Kilkadziesiąt załóg bierze dziś udział w rajdzie suwalskim na ulicach miasta. To wyścig dla każdego, kto ma auto i prawo jazdy. Zawodnicy ścigają się na wyznaczonych odcinkach w trzech lokalizacjach. Całość rozpoczęła parada i oficjalny start w centrum miasta. Organizatorem jest Automobil Club Suwalski. Marcin Piaścik, prezes Automobil Klubu Suwalskiego. W Suwałkach dawno już takich imprez nie było, także to jest dla mnie bardzo duże wyzwanie. Mam nadzieję, że uda się to dzisiaj, bo to jesteśmy na początku tej imprezy. Uda się wszystko bez żadnych niespodzianek. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji. Myśleliśmy, że może będzie mniej, ale frekwencja nam dopisała, było załóg 39 bodajże zgłoszonych. Finalnie wystartowało, bo tam były dwie czy trzy załogi, które nie przeszły BK. BK to jest badania kontrolne. Tutaj była jasna informacja. Auta muszą być sprawne, muszą mieć badania techniczne i muszą mieć OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie. Chyba z tego, co pamiętam, dwa z tych aut nie spełniły tych wymogów, dlatego nie zostały dopuszczone. Finalnie ruszyło na odcinki trust 36 załóg.